W dzisiejszym pierwszym odcinku Kuchni Inflacyjnej pokażę Wam, jak zrobić w domu chleb, mając tylko i wyłącznie piekarnik i blaszkę do pieczenia. Nic więcej. No dobra, jeszcze coś takiego do psikania wodą Wam się przyda. Naprawdę warto. Jak widzicie po tytule, jeden bochenek z dzisiejszego odcinka kosztuje złoty 35. Jednak, żeby zrobić taki oto bochenek, to oczywiście musimy kupić mąkę oraz drożdże. Oprócz tego będziemy potrzebować wody i sól, ale przyjmuję, że praktycznie każdy ma te 10 gramów soli w domu, więc jeśli nie macie soli, to sobie doliczcie jeszcze cenę soli do tych wszystkich naszych potrzebnych rzeczy. Oprócz tego wszystkiego trzeba pamiętać o tym, ile prądu może zużyć piekarnik. W moim akurat przypadku, kiedy nagrzewamy go do 230 stopni Celsjusza, góra i dół przez około 20 minut, a następnie przez około 30 minut pieczemy chleb, zużyłem ledwo 40 groszy. A jako, że ten piekarnik był później nagrzany i jako, że w dzisiejszym odcinku robimy aż dwa chleby, no to drugi chleb zużył jeszcze mniej tego całego prądu. Zaś jeśli jesteście dokładnie zainteresowani, ile tego prądu zużywa piekarnik, to zapraszam do fantastycznego materiału na kanale TopGar, gdzie osoba tam prowadząca przetestowała dosłownie wszystko. Więc wróćmy do dzisiejszego odcinka, czyli do chleba. I zapraszam też do partnera kanału, czyli G2A. Chcę Wam pokazać najprostszy możliwy przepis na przepyszny chleb. Chleb, który robi się bardzo prosto, ze starterem, którego nie musimy kochać i pielęgnować przez 5 albo i 10 dni. A do tego wszystkiego przepis, który robimy tylko i wyłącznie posiadając blaszkę, nic więcej w otwartym piekarniku. Co ważne, przepis w żadnym przypadku nie jest mój. To właśnie dzięki tym wszystkim materiałom, które widzicie teraz na ekranie i do których link macie w opisie, nauczyłem się w ogóle, jak to wszystko mogę robić i dostosowałem te przepisy tak, aby zadziałały, nie mając dosłownie jakichkolwiek narzędzi. W tym przepisie jedną jedyną rzecz musicie przygotować wcześniej, czyli tak zwany zaczyn albo nasz po prostu starter. Polecam to zrobić albo przed spaniem, jeśli chcecie chleb zrobić z rana, albo przed pracą, jeśli chcecie zrobić chleb po pracy. Tak więc do miski, w której później będziemy robić ciasto, wlewamy 150 ml wody, do tego wszystkiego dodajemy szczyptę aktywnych instant drożdży i do tego wszystkiego dodajemy równowartość mąki, czyli również 150 g mąki. Tak po prostu wymieszajmy to łyżką, przykryjmy ścierką i zostawmy. Na ile? Na jakieś 8, 12, 14, 16 godzin. To będzie nasz zaczyn, który stworzy z tego przepięknego chleba coś po prostu przepysznego. Jeśli nigdy nie robiliście jakiegoś chleba, albo na jakimś zakwasie, albo na takim starterze jak dzisiaj, to nie wiecie, ile tracić. Kiedy mamy to wszystko gotowe, czas przygotować samo ciasto. Do tej samej miski wlewamy 250 ml wody. Dodajemy okolice 3 g drożdży oraz 10 g soli. To wszystko mniej więcej w trakcie wymieszajmy, ponieważ im lepiej to wymieszamy teraz, tym mniej będziemy mieć roboty później. Nie musi być idealnie, ale żeby to się troszkę połączyło. Kiedy to mniej więcej się połączyło, dodajemy 400 g mąki. I następnie bierzemy łyżkę i po prostu to ciasto dosłownie mieszamy. W momencie, kiedy czujemy, że jest już nam bardzo ciężko, że jest duży opór, to po prostu łyżkę wyjmujemy, ciasto zostawiamy i przykrywamy ścierką. Jeśli ktoś z Was myślał, że będziemy tutaj wyrabiać ciasto albo tracić na to czas i się męczyć, to nie wiem, czego się spodziewaliście. To jest podseria Kuchni Studenta, czyli idealne przepisy dla leniwych. Nic tutaj wyrabiać nie trzeba. To ciasto wyrobi się dosłownie samo. Zostawiamy na 30 minut i po 30 minutach wracamy. Ciasto po tych pierwszych 30 minutach przepięknie wręcz się połączyło. Z kluchy, która dosłownie rozwalała się w rękach, uzyskaliśmy coś elastycznego. Więc jest to idealny moment na to, aby nawilżyć swoje ręce i postarać się to ciasto jakby poskładać na siebie. Stworzyć takie właśnie warstwy. Tak więc podbieramy ciasto do góry, leciutko je podnosimy, aż poczujemy lekki opór, aby go w żaden sposób nie urwać i po prostu nakładamy na siebie. Po tym wszystkim raz jeszcze przykrywamy, odliczamy 30 minut i wracamy. Po tych 30 minutach robimy dosłownie to samo raz jeszcze. Ciasto łączy nam się coraz to lepiej, rośnie nam coraz to piękniej i jest coraz to bardziej elastyczne. Dosłownie robi się samo. Tak więc, kiedy to wszystko sobie porobiliśmy, ustawiamy timer na jeszcze jedne i ostatnie już 30 minut. Po tych dwóch razach, na jakieś 20 minut przed końcem czasu, włączamy piekarnik i go nagrzewamy do 230 stopni góra i dół. Mniej więcej 20 minut zajmie Wam właśnie rozgrzanie całego piekarnika. Kiedy minie te ostatnie 30 minut, otwieramy ciasto, raz jeszcze je składamy do siebie, wyjmujemy na zewnątrz, dzielimy na pół, ponieważ tak jak mówię, jest to przepis na dwa bochenki i tworzymy wreszcie coś, co będzie przypominać chleb i co wkrótce tym chlebem, przepysznym chlebem się stanie. Niestety takie oto formowanie chleba wymaga troszkę nauki i troszkę precyzji. Na samym początku chcemy chleb zrolować, chcemy z niego zrobić taką przyjemną, fajną, gładką kulkę. Robi się to w taki sposób, że prawą ręką leciutko zagarnia się to ciasto od dołu i można powiedzieć, że chcemy to ciasto tak jakby kręcić, dzięki czemu to ciasto coraz to bardziej nabiera właśnie takich okrągłych, fajnych, gładki kształt. Kiedy to zrobiliśmy, to czas tworzyć sam bochenek. Tak więc bierzemy tył ciasta, leciutko rozciągamy i dajemy ją na samo ciasto.
Czyli można powiedzieć, że znowu robimy warstwę. Następnie robimy to z lewej strony do środka, następnie z prawej strony do środka i ostatnia, najważniejsza ta warstwa, czyli z przodu raz jeszcze bierzemy, naciągamy i można powiedzieć, że to ciasto jakby rozciągamy na całość, tak aby to ciasto wyszło do tyłu i następnie możemy leciutko to popychać i tak trochę zamknąć to ciasto w sobie. Wyszedł nam taki mały, skromny bochenek. Bochenek, który z jednej strony ma taką dosyć dziwnie wyglądającą dziurkę. I ta dziurka jest tutaj fantastyczna, ponieważ to między innymi dzięki tym właśnie warstwą, które stworzyliśmy, to ciasto przepięknie nam będzie rosło bardziej do góry. Kiedy to wszystko mamy gotowe, mąka na blachę papier do pieczenia i ciasto dajemy na blachę właśnie. I tutaj ja osobiście robię jedną rzecz, która nie jest normą w takich przepisach. Jako, że ja to ciasto będę robił po prostu na blasze i nie mam tutaj dosłownie nic innego, to zostawiam to ciasto bez przykrycia na 15, a nawet 20 minut. Dzięki czemu to ciasto, owszem, troszeczkę jeszcze urośnie, ale przede wszystkim ta zewnętrzna strona skórki będzie twardsza. Ona nam się trochę wysuszy. To jest coś, czego teoretycznie w cieście nie chcemy, ale ja to tutaj chcę, ponieważ dzięki temu, że ta skórka nam się troszkę wysuszy, będzie troszkę twardsza, to mogę zrobić przepiękne wręcz nacięcie, od którego to zacznie ten chleb nam się otwierać i stworzy nam się takie przepiękne wręcz ucho. Oczywiście, jeśli zrobicie to zgodnie z tym przepisem, który ja Wam tutaj pokazuję, tego ucha nie będzie idealnego, jak najlepsi piekarze na całym świecie. Nigdy Wam to nie wyjdzie. Przynajmniej mi się tak wydaje, mi się nigdy nie udało, ponieważ ten kształt tego ucha i ten kształt otwartego chleba zależy głównie od tego, w czym ten chleb robicie. Jeśli robicie go w tak zwanym ogromnym Dutch oven, czyli takich ogromnych, ceramicznych, emaliowanych garnkach, które są w stanie idealnie wręcz trzymać temperaturę, ale przede wszystkim trzymać wilgoć, no to tam ten chleb po prostu rośnie jak szalony. Ale ja Wam dzisiaj pokazuję przepis bez niczego, tak więc najtrudniejszy możliwy. Tak więc kiedy mamy to nacięcie, przychodzi bardzo ważna rzecz, która w tym przypadku moim zdaniem robi 100% roboty. Czyli bierzemy butelkę i psikamy tą wodą naprawdę intensywnie, bardziej niż mogłaby nam logika podpowiedzieć, na całą blachę, na nasz papier do pieczenia i również na chleb. To właśnie dzięki temu, że trochę tej wody dodamy na tą blachę, ta temperatura nie wzrośnie aż tak bardzo szybko, ale za to wzrośnie wilgotność w naszym piekarniku. Ta wilgotność jednak bardzo szybko również przez piekarnik, między innymi przez dziurę, gdzie mamy chociażby wentylator, będzie nam szybko również uciekać. Tak więc moja sztuczka jest taka, że kiedy już mamy tą blachę bardzo mokrą, dajemy to do piekarnika i później dwa razy, co 3 minuty, otwieram piekarnik i jak najszybciej chcę psikać, to można powiedzieć, okolice naszego chleba, zamknąć piekarnik i zrobić to właśnie 2 razy. Ponieważ dzięki temu mam troszkę większą wilgotność, która w moim akurat przypadku robi różnicę i ten chleb jeszcze fajniej się otwiera. Ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś głupie, niebezpieczne i tak dalej. Mi osobiście się tak nie wydaje. Oczywiście wszyscy robią to na własną odpowiedzialność, ale moim zdaniem ja w piekarniku robię wiele, wiele dań, które są otwarte, które mają jakieś sosy i które dosłownie bez przerwy parują. Więc czym się tak naprawdę różni bez przerwy parujący sos, którego mamy ogromną ilość, na przykład kilka litrów, od tego, że ja sobie w piekarniku troszkę kilka razy spryskam okolice chleba, żeby podnieść troszkę tą wilgotność, żeby temu chlebowi pomóc. Ja osobiście nie wiem, mój piekarnik nadal działa, ja to robię, bo wiem, że to działa świetnie i wychodzi mi idealny chleb, ale tak jak mówię, niech to każdy robi na własną odpowiedzialność. No i zostawiamy ten chleb na 25 do 35 minut, w zależności od tego, jak duży bochenek robiliście, jak bardzo zarumieniony ten chleb chcecie, no i oczywiście, jak bardzo dokładny jest Wasz piekarnik. Chleb wyjmujemy po prostu wtedy, kiedy widzimy, że jest przepiękny, zarumieniony i taki, jaki chcieliśmy. Wyjmujemy i zostawiamy go najlepiej na minimum godzinę, żeby on się nam troszeczkę jeszcze ochłodził, zanim ktokolwiek z Was będzie chciał dać na to masełko. I w ten oto sposób dostaliście chleb, który jest moim zdaniem przepyszny. Chleb, który ma genialną, przyjemną, chrupiącą skórkę, który jest idealnie miękki w środku, na który można dawać dżemy, bo tutaj nie mamy takich ogromnych dziur po między innymi fermentacji albo po znacznie większej ilości jeszcze wody w samym cieście, czego ja osobiście nie jestem fanem, dlatego moje ciasto jest troszkę mniej wodniste niż w niektórych wielu, wielu przepisach. I dostajemy chleb, który jest tani, naprawdę banalnie prosty i który przede wszystkim robi się sam. Ten chleb dosłownie robi się sam. To, że my kilka razy stracimy dosłownie jakieś może 10 minut łącznie na to, żeby go przygotować, to jest nic. Pamiętajcie tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy. Chleb to jest rzecz magiczna. To, czy Wam on wyjdzie idealnie, czy wyjdzie Wam słabo, zależy od wielu, wielu rzeczy. Głównie od tego, jaka jest aktualnie temperatura w Waszym pomieszczeniu, jaka jest wilgotność w Waszym pomieszczeniu, czy być może macie jakiś przeciąg gdzieś w okolicach tego chleba, a być może chleb odstawiliście w takim miejscu, gdzie jest jakaś anomalia temperaturowa i w ogóle jeszcze inaczej Wam wyrośnie niż dzień wcześniej albo 2 dni wcześniej. Dochodzi tutaj do takiego poziomu, że bardzo często podaje się przepisy na różne chleby na tym najwyższym poziomie, że na lato podaje się inny przepis, na zimę podaje się inny przepis. Albo są nawet maniacy, ludzie na różnych forach, którzy dosłownie robią
przepis w zależności od aktualnej średniej temperatury w waszym pokoju przez ostatnie 24 godziny, bo wtedy oni wiedzą, że są w stanie to jeszcze jakoś kontrolować. Jest to naprawdę poziom wręcz absurdalny. I polecam kiedyś wejść w ten przepiękny świat robienia chleba. Jeśli to wam się spodobało, to jeszcze bardziej spodoba wam się robienie naprawdę fantastycznych chlebów na zakwasie, na bardzo trudnych starterach albo na zaczynach, które pielęgnujecie tygodnie, jeśli nie lata. Później, jeśli wejdzie zajawka, to zaczniecie kupować jakiś Dutch Oven, wszystko później będziecie robić jeszcze pod jakimiś garnkami albo pod czymś innym i zobaczycie, że można tworzyć naprawdę przepyszny, przepyszny chleb, nie boję się tego powiedzieć, na poziomie bardzo dobrych piekarni w domu. Nie boję się tego powiedzieć, robicie to w swoim własnym piekarniku, tylko musicie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. A żeby się dowiedzieć, to trzeba spędzić czas i trzeba się dużo uczyć i zrobić setki złych chlebów. Tylko wiecie, co jest najfajniejsze w tym chlebie? Nawet jeśli chleb wam nie wyjdzie, to on i tak będzie przepyszny. Może nie będzie najpiękniejszy, może nie urośnie najwięcej na świecie, może się nie otworzy, ale i tak będzie przepyszny. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, prawda?